Na spotkaniu w biurze Polskiego Stronnictwa Ludowego w Tarnowie poseł Andrzej Sztorc wraz z prezesem Brzeskiej Ubojni Drobiu Grzegorzem Markiem zwrócili uwagę na ogrom strat wynikający z zakazu uboju rytualnego obowiązującego od początku roku w Polsce. Ubój rytualny to są mniejsze wpływy do budżetu w sytuacji malejącego budżetu. Ja chcę od tego zacząć, bo niektórzy próbowali się odciąć, że nie chodzi o ekonomię również. To są system naczyń połączonych, jeśli się dokonuje uboju. To po pierwsze, ci, którzy mają w konstytucji zagwarantowane w Polsce, czyli muzułmanie i Żydzi, nie będą go musieli tego mięsa importować, bo jest sytuacja taka, że na dzień dzisiejszy nie tylko nie będzie uboju na ich potrzeby, na razie mówię, to będą importować z zagranicy i nawet nie będziemy bardzo, no w ogóle nie będziemy mogli tego krytykować, bo oni mają zagwarantowane. Poseł Sztorc dodaje, że Polska posiadała na wysokim poziomie zakłady dokonujące uboju rytualnego. My mieliśmy na bardzo dobrym poziomie zakłady dokonujące uboju rytualnego. Nie twierdzę, że nie działa się żadna krzywda zwierzętom, poza tym, że one musiały być ubite. Nie ma tam takich elementów, które by w jakikolwiek sposób powodowały wydłużenie cierpień, poza jednym elementem, który się zgadzam, nie jest przyjemnym. Wykrwawianie zwierząt, szczególnie wołowiny, młodego bydła rzeźnego, jest ten element wykrwawiania, tam gdzie jest krew, myślę, że żaden człowiek normalny nie patrzy z przyjemnością na to. Czy to spowoduje, że ubój nie będzie dokonywany? Będzie. Te zwierzęta, które wyhodowane zostały w Polsce, będą cierpieć więcej, bo jeszcze wielogodzinne transporty w różnych trudnych warunkach do Niemiec. Ten ubój będzie i z żalem muszę powiedzieć, że część polityków dużo dała się ponieść po prostu emocjom obliczonym na zyski polityczne. Prezes Ubojni mocno sprzeciwia się ustawie zakazującej uboju rytualnego, sugerując, jak wielkie straty ponoszą poszczególne firmy z tego tytułu. Nie do końca to zaakceptowaliśmy tak emocjonalnie, ponieważ uważamy, że to jest jedna wielka jakaś głupota, nazywając rzecz po imieniu jej hipokryzja, która towarzyszyła podejmowaniu takiej decyzji. Polska w tej chwili zrezygnowała w sposób świadomy z tego procederu. No stawia to podmioty działające na terenie Polski w gorszej sytuacji niż podmioty działające w innych krajach. Moi kontrahenci w tej chwili realizują swoje zamówienia przede wszystkim w Rumunii, na Węgrzech, wyjechali tam. Do końca grudnia 2012 roku ubój rytualny był w Polsce dopuszczalny na mocy rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 września 2004 roku. Od stycznia tego roku ubój ten jest prawnie zakazany. Paulina Pabian, Tarnowska TV.